Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W tej stronie ja, MC, a tu z wami kolejny odcinek z gry Minecraft Dungeons. Już szósty, panie i panowie. Zatem, aktualnie wybieramy się na poziom salę wyniosłego bloku. I powiem wam, że zamieniłem sobie proszek wstrząsowy na te buty, ponieważ te buty... Przeżyłem sobie filmy wcześniejsze i powiem wam, że te buty strasznie mi się przydają, więc... Zamieniłem sobie te buty. I mi się wydaje, że to będzie lepszy wybór niż poprzedni. Mamy 1000 emeraldów ponad. Mamy poziom umiejętności też, poziom mocy 31. Zatem pójdźmy do kowala i spróbujmy pohandlować trochę. Zbroja łuskowa. To jest zbroja gorsza, więc tego nie chcemy. Odpowiem sobie strzały, no spoko. Jeszcze raz spróbujmy. Wielki młot, młota nie chcemy. Młot, wiem, że jest lepszy, ale młota nie chcemy. Coś unikalnego byłoby fajne. Coś unikalnego. Spróbujmy sobie jeszcze pohandlować. Długi u 35. Obrażeń więcej. Ładowane ataki, bla bla, czy sojuszników. Amunicji więcej. Nie, nie chcemy tego. Chcemy coś unikatowego, panie i panowie. Nóż dusz unikatowy, czemu nie? To sobie usuniemy, skoro mamy to. Blokowane osiągnięcie. Ale jakie? Może mi się pojawi. O! Zbierz łącznie 5 tych jedzy szmaragdów. Okej. Okay. Spoko. Odblokowałbym się teraz. Wielki mod po raz kolejny. Nie mam na co tych szmaragdów wydawać, więc wydawam na to. Daję na to. Wydawam. Okej. Okay, mamy 36 poziom zbroi. Zbrojenie dusz plus 100%. Aura vampiryzmu, bla bla bla. Okej. Okay, nieważne. Spróbujemy sobie jeszcze tutaj kilka razy. Może tutaj są jakieś fajne buty szybkości lepsze. Pięknie. Dlaczego nie? Cyk, proszę bardzo, pięknie. Elegancko, elegancko, okej. Okay. Spróbujmy jeszcze raz. Uwaga. Jeszcze lepsze budy szybkości. Panie i panowie. Boom. Pięknie. Jestem zadowolony, okej. Okay. Mamy 100 szmaragdów jeszcze. Co możemy tutaj? No, tu nie możemy, ale tu możemy jeszcze to użyć. Użyjmy tu. Mamy sierpy. Sierpy są... Nie, okej. Okay. Okej, okay, lecimy na salę wyniosłego bloku. Najwyższy poziom mocy mamy o 6 poziomów mocy więcej niż jest potrzebny. Najwyższy poziom mocy. Okej, okay. Mamy ten poziom, mamy jeszcze jeden i to będzie koniec tej mapy. Tej domyślnej mapy, jak widzicie. Okej, okay, lecimy. Panie i panowie, salę wyniosłego bloku. Jestem bardzo podekscytowany. Widzę przeciwników z tarczami, żołnierzy wręcz. Więc będzie ciekawie. Ja sobie podgłośnie grę. You've made it to the abhorrent abode of the Arch-Illager, High Block Castle. The halls are crawling with soldiers and sorcerers, so keep your blade at the ready and your wits about you. Find the Grand Throne and confront the Arch-Illager. Okej, idziemy na ostatniego bossa. Nie ma problemu. Okej. Oczywiście nasza nieśmiertelna mapa mówi nam, że tu na początku nie mamy nic. Tu możemy przejść, a tu nie ma nic, więc spoko, idziemy dalej. Burza oczywiście, taki sam dźwięk burzy jak w Minecraftie normalnym. Trzeba to oczywiście zanotować. Okej, okay, lecimy dalej. Panie i panowie, jestem mega podekscytowany tym, jak ta gra się kończy. Naprawdę. Odpalimy sobie to. I lecimy. Czy te jednostki są mocne, nie mam pojęcia. I co dostajemy, to też nie mam pojęcia, ale wiem, że dostajemy cały czas duszę, to jest mega fajne. Ty się nie spalisz, oczywiście, trzeba cię zabić. Cyk, oczywiście, musimy popatrzeć na życie, bo będzie lipa, jak zginiemy. Jest to zginąć w tak ważnym miejscu. Znaczy, tu jeszcze nie będziemy z nim walczyć, będziemy walczyć z nim na kolejnym poziomie, tak zakładam. Zapewne tak będzie, więc się na to szykuję. A aktualnie przejdziemy sobie przez tą halę wielką. I spróbujemy się po prostu przebić wszystko, no nie? I co najważniejsze, nie umrzeć. Czy czeka nas boss? Nie mam pojęcia. Czy czeka nas jakieś większe przeciwniki? Też nie mam pojęcia. Zobaczymy, co i jak. Oczywiście nasze leczenie się duszami. Co jest mega, mega, mega przydatne. Na przykład na bossie, jeżeli boss ma dużo przeciwników, to mamy też dużo dusz. To znaczy, że możemy się więcej razy leczyć, no nie? To leci, to leciało pięknie. Pyk! 367.
pięknie, elegancko. A ty gdzie uciekasz? Mam ścieżkę. Czy mam spowolnienie, czy co jest, nieważne. Więc mi nie ucieknie stary. Jedną tajemnicą do odkrycia i trzy skrzynki aż, wow. Wystrzelecie? Tak, wystrzelecie, wiesz? Pięknie. O, spowolnienie jesteście, jak mi przykro. Jabłuszko, na regenerację. Uczycy kolejni. Bum. Jakoś to jest piękna rzecz w tej grze, naprawdę. Powinno być nielegalny, jak fajne to jest. Okej, mapa mówi mi, że tu mam rzeczy, ale nie mogę nic zebrać, bo tu jest nieba. Okej. Oj, złosadniku, oj, złosadniku. Ała. Ała tym łukiem, okej. Jestem delikatny, dobra? Proszę traktować mnie z należytym szacunkiem, okej. Tam jest strzały, które pominąłem, sobie odpalę strzały dodatkowe. Oki. Tu nie potrzebujemy, bo jest łucznik w sumie. Żeby go skosić, jego szatem jeszcze pięknie. TNT, czy mi się przyda gdzieś? A może tu? Może kogoś skosi na górze. Tak! Nie widziałem, że aż tak to działa. Chodź tu, łuczniku, pięknie. I to, że cały czas tam się zbierałem, to jest. Życie jest piękne, okej? Okay? Życie jest bardzo piękne. Ale dostał. Za szybkości połączeniu z tym. Piękna rzecz. Myślę, czy to jest strzało ogniste? Czemu nie wykorzystać? Dlaczego nie? Dostał tam ktoś? Chyba tak. Wypad z baju, nie ma towaru. Cyk, macie tam. O, gdzie ja tu rzuciłem? W buchy czy padł w otchłań? Nie mam pojęcia żadnego już. Uuu, ile padł naraz, pięknie. Cyk, 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 was tym mieczykiem, jep, jep, jep. Do widzenia, okej. Okay. A ty, synek, ty musisz umrzeć, ty też zresztą. Mi czarujesz przeciwników i oni są mocniejsi, ja tego nie lubię. Jak to nie trafiło? Pytanie? Question? Okej, okay, to mogę sobie odpalić strzały, dodatkowo mi się skończyły. Czyli Stefana, wszystko na nas, panie i panowie. Okej, okay, co my pomijamy? Tutaj idziemy właśnie w jakieś miejsce. Czy tu dostajemy jakąś skrzynkę? Nie. Nie dostaniemy nic. Nie możemy też chyba nic kliknąć, więc to miejsce zostawiamy. Idziemy dalej. Jestem mega zajęty tym, co będzie w następnym odcinku, ponieważ w następnym odcinku kończymy w ogóle fabułę, to mi się wydaje. Co będzie mega, mega fajne. Wypad z osadniku. Ty myślisz, że co? Ty myślisz, że co? Jesteś lepszy? Nie, nie jesteś lepszy, jesteś gorszy ode mnie. Jesteś najgorszym wcieleniem przeciwnika, jakie są. Tyle ci powiem. Okej, to idziemy w ogóle dalej. My pominęliśmy kilka ścieżek, kilka korytarzy, które bym chciał odwiedzić. Bo tam może być skrzynka. A jeżeli jest skrzynka, to mogą być przedmioty. Jeżeli mogą być przedmioty, mogą być rzeczy, które są dla nas użyteczne. Wypad, do widzenia, bye, bye. Widzę czarnoksiężniki, god damn. Dawaj, ciśnij go, ciśnij go. Dobrze, 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 dobrze. Pięknie. Wypad, aj mi to zapucha w prawie wyobrażenia. Jesus Christ. Okej. Czy tu coś jest? Czy wy czegoś byliście? Wychodzi na to, że nie. Ale i tak jak mówię, tu może być coś ukryte. Co? Nie mam żadnego pojęcia. Tu pominęliśmy przeciwnika. Przeciwników nawet. Ale tak, bo nas tu nie było tutaj w tym zaułku. Tu są przeciwnicy gdzieś na początku? Gdzie niby? Ja? Tutaj są. Pominęliśmy ich? Przysięgam, że ich nie widziałem. No ale dobra, nieważne. Idziemy dalej. Mamy siłę, więc trzeba ją wykorzystać. Ten artefakt by się ładować szybciej, zdecydowanie szybciej. No ale cóż, trzeba żyć z tym, co się ma, prawda? O, ki. Cyk, 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 cyk. Dawaj, 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 lecimy. Nie ma czasu. Trzeba nawalać wszystkich po kolei, trzeba mordować wszystko, co się rusza. Tak, jest. Bum, bum, cyk. Bum, bum, cyk. Będzie moja nowa rzecz na kanale. Bum, bum, cyk. Ja się będę witał. Bum, bum, cyk. Czemu nie? Oho, 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 oh shit, oh shit, oh shit. Tu jest ten gościu, to jest ten gościu, to jest ten gościu. Z tą tarczą. Trochę się go boję. Nie było czego się bać. Totalnie. Okej. Okay. Kolejne korytarze są przed nami, odkryte prawie. Zobaczmy, cóż one kryją. Przeciwników na pewno. Ale czy jakieś dobre, czy jakieś sekrety, czy jakieś przedmioty może? Czy jakieś zbroje, miecze, bądź inne dobra tego świata? Miejmy taką nadzieję. Bo na razie chyba z każdego poziomu coś mieliśmy.
jeżeli dobrze pamiętam, to na przykład... O, look at this, look at this, look at this, tu jest kluczyk tego, gdzie on jest, gdzie on mi jest potrzebny, ten kluczyk? Zadaję pytanie. No chodź tu, kluczu. Idziesz ze mną. No, my już jest taki, że nie mogę tych strzał anulować. Jak już naciągnę cięciwe, to nie mogę ich anulować, co bardzo się. Chodź tu. Dobra, ty lecisz i ty też, pięknie, tu sobie odblokujemy już. Okej, nic więcej tutaj chyba nie ma, tym się zdaje. Tu ktoś jest jednak. Gdzieś tu, u góry. No jest, są. Tu się pojawili wcześniej, bo myśleli, że tędy będę szedł, coś? Nie mam żadnego pojęcia. Nieważne, dostał, dostał, umarł, umarł, to się liczy. I właśnie mi się wydaje, że w ten właśnie sposób, o, tam LB, że w taki właśnie sposób pomijam przeciwników na poprzednich poziomach, że po prostu nie wracam się i po prostu oni zostają na poziomach, tak mi się zdaje. Czy tak faktycznie jest, tego się nie dowiem, ale całkiem możliwe. Okej, to są ci już tajni, jak widzicie. Kuszadowa, pięknie. Rzuć to tam. Nikogo to nie zabije, świetnie. Smalowane tylko, no cóż. Coś tu będzie? Nie, no są takie schody, widzicie, są takie schody, są takie miejsca, gdzie nic nie ma. Co jest bez sensu totalnie, moim zdaniem. No ale okej, wciśniemy dalej. Kolejne miejscówki, jak widzicie, odkrywamy. I czyścimy kolejne lokacje. To jest w ogóle zajebiste i w ogóle fajne, zrobimy kolejne mealdy. Pięknie. O, tu w ogóle są poetyty z ostatników. Tu mamy skrzynkę, którą bym bardzo chciał dostać. Mamy topór, siłę i TNT. I strzał, topór. To sobie zaraz zbadamy, bo mamy siłę, więc trzeba ją wykorzystać. Oki. Leć, 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 panie i panowie. Mamy dwie drogi. Ale to nie ma znaczenia. Zaopatrzenie, chleb i strzały. Super. Ta siła nam mija. Co jest nie okej? Pająki i szkielety. Mogę to rzucić? Mogę, pięknie. Nie wiem, czy kogoś się zabije, mam nadzieję, że kogoś trafiło. Oki. Tu nic nie ma, dobra. Dun, 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 dun. Pająk jak skacze w ogóle, gdzie się to? Ale dziwne. O nie, pajączku. Oj nie, a ty szkielecie? Nie uciekajcie mi, okej? Okay? Co mnie zapało? Gdzie jest pająk? Tam u góry? Nie! Rozwaliło to, nie o to mi chodziło. Totalnie. Okej, okay, panie szkielecie. Piękny jej koszet. Właśnie chciałem, żeby wsiadł jej koszet, jednak wsiadł. I dobrze. Jeszcze, jeszcze jej koszet. Jeszcze jej koszet. Dobrze. Wypadł pająki, kolejny topór, lepszy niż, lepsza by to niż teraz mamy, więc całkiem okej. To mamy jakieś wejście, tylko ja nie zauważyłem osobiście. Wypadł z usadniku. A to muszę poczyścić najpierw, bo inaczej się nie da. A więc poczyszczę, potem się tego podejmę. Tego wejścia tam. Muzyka jaka poważna, god damn. Generacja Z2, teraz mi podskoczcie, spróbujcie, no spróbujcie tymi strzałami, no dawajcie. Dawajcie. Dawaj da panowie. O, pająk mnie zapał. Bardzo niedobrze. Dobra, trochę tych strzał jest jednak. Nie chcę, nie będę ukrywać. Ale dostaję, to jest chleb, to jest chlebek. Tu możecie mi w ogóle podskoczyć, chlebek najwięcej regeneracji daje. TNT, boom. 21 poziom. O, jak miło. Chodź tu! Gdzie uciekasz? To jest kluczyk, ale ten klucz zdradza to bardzo szybko. Chociaż może nie. Chociaż może tak. Błaki koszt piękny. Super, bo to wyszło. Potrafię go jednak. Wypadł, cwaniaczku. Myślisz, że co? Że z kim ty zadziejasz, co? Cienista forma, super. Gdzie ten klucz muszę zabrać teraz? Gdzie ja wlazłem?
pomocy, jakieś odmęty, jakoś studię. O, boss. O, gadajem. Weksy, dobra. Próbujemy. Próbujemy bossa. Ja wiem, jak się z tobą walczy, na szczęście. Chodź, chodź. On zaraz pada. Już padł. Co to był w ogóle za boss? Po co prosty? Mamy świnkę, bardzo mnie świnki interesują, ponieważ z nich są zbroje fajne, ale to jest akurat gorsze. To jest mój klucz, lamusie. Cyk, te pająki. Bez litości. Co się zakończyło? Oczywiście, że nie. Po co byłyby zaułki, w których nic nie ma? A jednak w tej grze takie zaułki istnieją. O nie. Duchu. Zaklęte moby. Oh god damn. Oh god damn. Dostaję, dostaję, dostaję to ostro. Gdzie jest ten duch? Gdzieś tam podróżuje. Dawaj, 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 chodź tu. Padł, okej. Chwała Bogu. Okej, zrobimy sobie strzały, żebyśmy mieli przygotowane już okniste. Gdzie? My tu mamy w ogóle iść, widzicie? Wbij się na imprezę. Gdzieś dołem. Okej. Ciekawe. To jest duch kolejny. Trzeba tego ducha szybko rozwalić. Okej. Ciebie też kiedy przy okazji. O, kiedy już pięknie wsiadł. Czemu jestem w wodzie? Nie chcę być w wodzie. Zostaw tą wodę. Okej, okej. Cyk, pyk, pyk, cyk, cyk, bum, cyk, dup. Rozwaleni, po fachu. Po fachu, oczywiście. Muzyka się trochę robi coraz bardziej ponura. Nie podoba mi się to, że nic nie ma. W tych lokacjach nic nie ma. Po co one są? Może na wyższym poziomie trudności jest wszędzie coś. To się dowiemy dopiero, jak pokonamy ostatniego bossa i pójdziemy na wyższy poziom trudności. Taka prawda. Rozwalony, pięknie. To jakiś zaułek znowu. A to też nic nie będzie pewnie. Czy jest wyjście? No jest wyjście. Czy jest sens? Nie wiem. Po co jest lokalizacja, w której jest potem wyjście? W sensie, a czy rozumiem, jest wyjście, ale czemu jest inne wyjście niż to, o którym weszliśmy? To mnie interesuje bardzo. Okej, czy nista forma, czemu nie? Wywali się myszki, to mi zaraz. Cyk. Kolejną kuszę mamy. Kusza rzutowa. Ona jest gorsza niż to, co mamy aktualnie, więc to się w ogóle mija z celem. Która tutaj coś mamy? Czy znowu marnuje mój czas? Znowu marnuje mój czas. I was przy okazji, którzy oglądacie. God damn. Ale przynajmniej jak oglądacie, to wiecie, gdzie macie nie iść. Taka prawda. Jak potem będziecie grali, więc to jest plus dla was. Takie jest moje zdanie osobiste. Tu wychodzimy. Gdzie my jesteśmy? Zniszcz stoły bufetowe. A ja mam ten klucz cały czas. Ile ich tu jest? Ile ich tu jest? O my, to są wszystko kucharze? Czy mi się zdaje? Chyba tak. Są kucharze wszystko, ale jazda. A niszczymy stoły bufetowe. Ile tych stołów? Nawet nie wiem, teraz 8. Rozwaliłem przed chwilą 4. Tu są wszystko kucharze, what the fuck? Master Chef. Ta wołowina jest tak surowa, że dalej śpiewa Hakuna Matata. Tyle wam powiem. Beznadzieja. Beznadzieja. Jesteście paskudnymi kucharzami. Dlatego tą imprezę trzeba zamknąć. Tyle wam powiem. Okej, wrócimy się tu, bo tu pominąłem jedną dużą sekcję. A, jak wiecie, nie chcę nic pomijać w tej serii. Kompletnie i tak pomijam, mimo że staram się nie pomijać. Co jest ciekawe. Oto w ogóle są, nie widzieliśmy na kasence. Oj, to potrzeba klucza. Gdzie jest ten klucz teraz? Chyba dostałem. Gdzie jest ten klucz? O nie. O nie. Gdzie jest ten klucz? Kluczu? Kluczu? Wracaj tu. Klucz gdzieś wciągł. Nie ma go nigdzie. Więc ja tak samo mam wywalone na to. Są kaktusy wszędzie. Ale z tymi, wiecie, z tymi kwiatami, bo kwiatus jak... kwiatus. Kwiatus! Kaktus jak dojrzewa, to ma na sobie kwiaty potem, nie?
Takie używałe, takie ładne. Więc bardzo fajny detal. Ale tak magia w cieniu na przykład nie jest, więc... Już mogę powiedzieć. Tylko rozwalimy. Po prostu łukiem, skoro tak mam mało życia. Generacja razy 3, god damn. No dawajcie. Bijcie mnie ile chcecie, ja mam generację razy 3. To już jest 2, ale i tak jest ok. Dalej się zastanawiam, czy jesteśmy wystarczająco mocni do swojego bossa. Mam szczerą nadzieję, że tak. Naprawdę mam taką szczerą nadzieję, że tak. Dawajcie panowie. Nie ma forów żadnych, nie ma. O, to jest dużo strażników, o Jezus Maria. Królewski, to się źle skończy. Niech na moje, to się bardzo źle skończy. No i mamy fiolkę. Tam ucieczkę jak coś. Pozwalamy stoły po raz kolejny. Dotrzyj do sali tronowej, bardzo chętnie. Nie otworzyliśmy drzwi, jesteśmy dalej. Niesamowite. Próbuję tymi strzałami, ale mi nie wychodzi, jest, oczywiście. Tu się wychodzi, ale zadaje za mało obrażeń niestety. Teraz spadnę od nich wszystkich. Jezus. Ten padnie. A ty padniesz? Od łuku samego? Oczywiście, że nie. Czasami nie mówię nic, bo się skupiam, no nie? A ciężko jest tu się skupić. W tej grze czasami. Sekretów jeden, no, tylko jedną skrzynkę jak na razie. Niść kurt jak na moje. Okej, okay, czy mogę coś w moim mieczu? Nie, potrzebuję 3, okej. Okay. W zbroi. Nie, potrzebuję jeszcze więcej. Obrażeń więcej na łuku. Tak postanowiłem, tak będzie. Fiolka. Mam mało życia. Ale nas siekają tutaj. God damn. Ej, siekają nas strasznie, to jest niesamowite. Żeby tego strażnika. Czy łucznika królewskiego pewnie tak się nazywa. Łucznik królewski. Okej, okay, chwila oddechu? Nie, jest duch. Jest nie chwila oddechu. Ej, na chwilę oddechu, upadł. Jest nice. Łusik królewski, bardzo niedobrze. To też zresztą. Wychodzimy z tego ognia, wychodzimy z tego ognia. Te duchy są naprawdę czasami ultra denerwujące. Pięknie. I teraz padniesz, pięknie. Wiem. Przebiegam przez ogień. Zdarza się. Coraz bliżej sali tutaj. Patrzcie tu, patrzcie na to ułożenie tutaj, widzicie tu? To wygląda jak logo gry. Jak te usta, czy te wąsy, co to jest? To mamy portret złotarnika naszego. Tu mamy diamentową skrzynkę. Fajnie byłoby ją dostać. Na przykład właśnie w ten sposób. Łaska słońca. O, nie mogę stąd wyjść teraz. O Boże, nie. Nie. Nie umrze, nie umrze. Nie umrze moja postać. Nie umrze moja postać. Nie. Umrę. Umarłem. Wiedziałem, że umrę. Pozostały żyć 2. Bo czas umarłem, więc... No, to było i do przejścia po prostu. To było za dużo, zdecydowanie. God damn. To nie była fajna zasadzka. Bardzo, bardzo niefajna to była zasadzka. Nie miałem czym się leczyć. Mogłem się Y leczyć, teraz jestem debilem, nieważne. Umarłem po raz drugi, panie i panowie. Ok, to mamy skrzynkę kolejną, ukrytą. I mamy wszystkie skrzynki, tak, i mamy tajemnicę jeszcze jedną ukrytą. No nic, mamy tutaj trochę rzeczy. To sobie rozwalimy, to sobie rozwalimy, to sobie rozwalimy, to sobie... O, cieszę się, ten topór jest. 61, ale to mamy ten unikalny, więc... Unikatowy miecz, więc to zostawimy. Łaska słońca. Leczy sojuszników. Szybkość trochę mniejsza. To może być ciekawe, szczerze. I jak my tym atakujemy? Pytanie. Nie najgorzej, a mamy obrażenia większe od naszego miecza. Co my tu możemy w ogóle zamontować? Osłabienie, grzmot i ostrość. Sprawdźmy, jak to bije samo w sobie, co? Łaska słońca. Co mi ta łaska słońca daje dodatkowo? Pytanie. Leczy sojuszników w danym obszarze, no tak. To musimy mieć dodatkowych tych, dodatkowe moby, żeby to zrobić. Okej, okay, jabłuszko, pięknie.
No powiem wam, że ta łaska słońca sieka. Kolejny poziom, mamy dodatkowy punkt zaklęcia, dokładnie. To sieka. To naprawdę sieka. O 6 poziomów, o 8 poziomów więcej niż nasz miecz. I też unikatowe jest. Zrobiłem to. Ostrość czy już mod? Mam w sensie błyskawicy, które nie pobłyski wrogów, czy ostrość? 12 butów obrażenia zwiększone. Redukcja obrażeń. Grzmot, może teraz pójdziemy? Na full? Spróbujmy. Nie muszę już tego cofnąć, nie? Więc trochę się w dupie, jeżeli to. Ale poświęciłem mój miecz, żeby mieć tą broń. Więc ja jestem święcie przekonany, że ona jest lepsza. Czy tak jest? Nie wiem. Ale zrobiłem to. Panie i panowie, zrobiłem to. Większe obrażenia, unikatowa broń. Musiałem, już na tym poziomie musiałem, bo ten miecz zalegał nam długo. I to mi przyznacie, że ten miecz zalegał długo i musieliśmy go zmienić. I na szczęście go w końcu zmieniliśmy, takie jest moje zdanie. Mam coś lepszego, unikatowego, więc jest spoko. Wiem, bym leczył sojuszników w danym obszarze, ale nie mam sojuszników. Więc trochę lipa. Co będzie boss na końcu, bo tak to wygląda ta mapa. To ja już się z nim biję? Oh my god, I am scared, I am genuinely scared. Oh god. No siema stary, chcesz się bić? Przyszedłem tu, żeby się z tobą... O Boże, to są sami ci! O nie, nara, ewakuacja. Bye! Tu są sami ci strażnicy królewscy. O mój Boże, on się nie piedzieli. Na full wszystko dał. Rozwal ich! Dobrze! Bijemy ich, dawaj. Dasz radę, stary. Ze swoim arsenałem, dasz radę. Come on. Dobrze. No i co, pokonałem twoich ziomali. Ziomuś, ziom, wreszcie to jest. Padł. I co? O, świetnie, teraz łuszczycy i strażnicy królewscy, świetnie. I need healing. Naprawdę. Oła. Na ciebie rozwalam bez problemu. O, dostałem od ciebie, świetnie. Powiedziałem bez problemu. Okej. Chyba walka, panie i panowie. Ja chcę walkę z bossem. Czemu każdy boss musi mieć swoich przydupasów, co? To trochę się, nie? Dobra, bijemy się. Mam pod X i pod LB rzeczy, więc możemy się tłuc. Na raz padł. Elegancko. No come on. Dobrze. Co teraz? Dalej z uszawnicy, pięknie. Padacie wszyscy, wszyscy upadą, że moją potęgą mąż jest tobą. Co zrobiłeś z moimi ludźmi, co? Co zrobiłeś ze wszystkimi wioskami, co? Jesteś nikczemnikiem, a nikczemnicy muszą zostać zamordowani. Przykro mi, taka jest rola wasza w tych grach, w filmach, w muzyce, we wszystkim. Musicie umrzeć, przykro mi. Wiem, że was plan pewnie był niesamowity i w ogóle mieliście zamiary benefitujące was. No ale cóż mam powiedzieć? Padasz, stary. A wysyłaj tego ile chcesz, ja i tak nie umrę, ani razu. Ani razu nie umrę. Bo jestem bogiem, stary, mam taki arsenał. Wiem, padłem przed chwilą, ale to nieważne. I tak nie padnę. Na tej sekcji. Jeżeli bym padł na tej sekcji, to w ogóle lipa jak cholera. BOOM! Jeszcze? Teraz duchy. Okej. Okay. O, one trochę już biją od tego ognia. I tylko od tego ognia. Wyjdź z tego ognia. Zabij te duchy i teraz się nimi zajmij. Dokładnie. Ulecie pod igrek. Pięknie. O Boże święty. Mamy siłę, muszę ją wykorzystać. Lecie pod igrek. Okej. Okay. Mamy chleb. Z chleba możemy jechać. Duch rozwalony. Okej. Okay. Mamy maga, którego też trzeba rozwalić i duch po raz kolejny.
Coś jeszcze? Jeszcze! Mój Boże, co tu się dzieje? Ile przeciwników, god damn. Okej, ja mam już siły. I dostaję w papę i to ostro. O mój Boże, dostaję w papę. To jest niesamowite. Rozwijmy tych słabszych najpierw. I potem się zajmiemy tymi lepszymi. Tymi duchy trzeba rozwalić, bo to jest jakaś tragedia. Chyba duchy. Jeszcze dwa zostały duchy, okej. Dobranoc i sojnicy dobranoc i duch dobranoc, pięknie. Goń! Ańce z usadnika, okej, czyli to będzie kolejny poziom, już dokładnie tak. Trzeba jakieś rzeczy widzieć na mapie po prawo i w ogóle, ale tam się nie dostaniemy, nawet gdybyśmy chcieli. Okej. Czyli następny poziom to będzie gonitwa za nim i ostatnia walka z nim, tak zakładam. Ten poziom był ciężki. Press on, hero. You mustn't let him get away. Nie ucieknie mi. O, zaufaj. Ukończ misję Pustynna Świątynia, Płomienna Kuźnia i Salę Wyniosłego Bloku. 80 punktów. Gamer score. Wow. 99 mobów, no. Dokładnie, zgadzam się. I wskrzesamy artefakt, bo czemu by nie? Czemu by nie artefakt? Artefakt mamy muchomor sobotnikowy. Zwiększa szybkość ataku i poruszania się. O, czy to będzie zastępstwo w końcu? Zagrzybienie. Wow, 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 wow. Czy wy to widzicie? Obsydianowy szczyt, god damn. Okej. Czyli to daje mi czas trwania 10 sekund i czas zabiera 30, okej, okay. A to... Okej, okay, no to jest... bym zamienił to z tym, z powrotem. Nie mogę, bo się generuje. Teraz się zagenerowało, okej. Okay. To zamieniam z tym, a to zamieniłbym... No właśnie nie mam z czym. Nie mam z czym tego zamienić, to jest właśnie problem duży dla mnie. Niby z tymi strzałami... Te strzały, z tymi strzałami, zdecydowanie, z tymi strzałami. Tak jest moje zdanie. Okej. Obsydianowy szczyt. Fabuła. Nadszedł czas na zakończenie krwawych rządów z Alcy Złosatnika. Zapędziliśmy tego wataszkę do najwyższej wieży w jego zamku. Stąd nie ma ucieczki. I nie będzie ucieczki w następnym odcinku. BUM! To się tuż, moi drodzy. Trzymajcie się. Na rzeczy śpa i... Do zobaczenia w następnych odcinkach z Minecraft Dungeons i tak naprawdę w ostatnim, ale może też nie ostatnim, zobaczymy. Trzymajcie się, pa pa!